Powiedz tej głupiej kozie, żeby zaczęła zmywać bar, bo to jest jej zasrany obowiązek, dobrze? To ja wam powiem tak. Głuchy telefon, pobawcie się sami, beze mnie. Nie do swoich obowiązków. Na razie. To ogarnąłeś już tam robotę i no, wszystko? No dzwonił właśnie szwagier i powiedział, że już jest wszystko ogarnięte, że robota jest, jest full roboty. No i co będziesz robił? No jak to w Ameryce, trynkowo. Ej. Bo ja chciałem cię przeprosić. No nie powinienem był tak zrobić, ale nie wiedziałem, że tak poważnie traktujesz naszą znajomość. Michał i Tomek są braćmi. Po śmierci rodziców byli wychowywani przez dziadka. Pomagali mu w gospodarstwie. To zmieniło się, kiedy starszy z nich, Tomek, wyjechał do miasta studiować na Politechnice. Teraz jest w domu rzadkim gościem. Ty no stary, jaka fura. Fajna, nie? Daję radę, powiem ci. Pojedziemy na dyskotekę, to wszystkie laski twoje. Poważnie? Ale zaraz, chwilę, no przecież ty laskę masz. No mam, ale to tymczasowo, to jakiś znowu przylotny romans, nic więcej. O, to możemy szaleć. No, wiesz co? Pokażę ci taką fajną ciekawostkę. Jak byłem na stacji benzynowej, tankowałem. Widziałeś kiedyś muchę w lampie? Opa, uciekła, gdzie ona była? Czekaj, no jedzie. Zwiała. Wiesz co, tutaj do lampy jakoś dostała mi się mucha, nie wiem czemu i jak ona to zrobiła, ale... Uciekła, przestraszyła się ciebie. Widzisz, wjeżdżam z powrotem na wieś, no to muchy się chowałem od razu. Ty lepiej powiedz, ile pali. 7 na setkę, jak przycisnę nawet do 10. O. Stuningowana trochę, podrasowany silnik. O, ale cześć Jadek! Nareszcie przyjechałeś. Cześć, dawno tam, cię nie widziałem. Co tam u ciebie słychać? Bardzo się ucieszyłem z przyjazdu Tomka. Od kilku lat mieszka w Warszawie, rzadko nas odwiedza, ale wreszcie przyjechał. Co ci się w rękę stało? Wkręcałem żarówkę i spadłem z krzesła, no. Widzisz, ty zawsze, kurde, do pracy miałeś lewe ręce. A ty miałeś świnie od rana nakarmić, a nie sobie pogaduszki urządzać. No już idę. Dziadek zawsze traktował mnie jak gosposie. Wynieś, przynieś, pozamiataj. Ale mam nadzieję, że w końcu doceni to, że zawsze przy nim jestem. Dobry chłopak z tego Michała, no ale leniwy troszeczkę, a świeżonki by się zjadło. No mów, co tam dalej u ciebie słychać. No bardzo dobrze, wiesz, na zdrowie nie narzekam, poza tym małym incydentem. Jest okej, ale bardziej mnie interesuje twoje zdrowie, jak się żyje? No nie jest najgorzej. No, dobra, to idziemy teraz na górę. W sumie to odwiedzam dziadka tylko na święta i właśnie w imieniny, a na co dzień siedzę w Warszawie, bo tam jest mój dom. Nikola przygotowuje bar do nocnych szaleństw. Daro jest bardzo zmęczony, bo pracował przez kilka ostatnich dni na budowie. A co to jesteś taki brudny? A, daj spokój, co mną strykowałem. To chodź, ja pomogę ci to zmyć. A co, się sam nie potrafi umyć? No ty co? Zazdrosny? Oprócz pracy w klubie zajmuję się też remontami, tak więc zdarzy mi się trynkować całą noc. Dobra, gołąbeczki, do roboty, bo zaraz zaczynamy, elektryk przyjdzie. Ty, Gogusiu, lowe lasku. Wiesz, czym się masz zająć? Ty wiesz? No mam nadzieję. Do roboty. Daro nie wiedział, że mamy z Nikolą kumpelski układ, bo i skąd miał wiedzieć? A swoją drogą to krzyż na drogę, no niech się bawią, tylko... Nie rozumiem, jak ktoś może wolić Darę ode mnie? Taka klucha. Ludwik świętuje swoje imieniny z wnukami. Dziadek. Kawę zapomniałem, mam dla ciebie prezent. No, najlepszym prezentem to jest to, że ty przyjechałeś. Dziadek, poczekaj, mam prezent. Dobrze, dobrze. Dziadek, chcesz coś jeszcze podać ci? Nie, dziękuję. Wszystko masz? Dziadku, woda toaletowa dla ciebie. No, dziękuję. A ty co, dziadkowi wodę kupiłeś, bo co, bo śmierdzi? Ja taką wodę to w dyskoncie za kilka groszy widziałem. Tomek w ogóle się nie postarał.
Dobrze, że dziadek się na tym nie zna, bo byłoby mu po prostu przykro. A ty co kupiłeś dziadkowi? Ja kupiłem album. Jaki album? Z Ziemi Świętej. No ale po angielsku, a ja nic nie pani Maju. No i co myślisz, że dziadek poczyta? Oj dziadek, tu chodzi o obrazki, a nie o czytanie. No ale ja nie był opis przy obrazkach, jakby się czytało, to by wiedziało się, co tam jest na tych obrazkach. Dobrze, napijmy się lepiej za zdrowie dziadka. Olej. Mądre słowa. Dziadziuś, twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Dziękuję. No i słuchajcie. Tomek, Michał, mam taką sprawę. No ja już mam swoje lata, chciałbym odejść z gospodarstwa już, przestać pracować i chciałbym to gospodarstwo któremuś z was przepisać. Byłem pewien, że dziadek przepisze tę ziemię mnie. Ja jestem cały czas na gospodarstwie, cały czas pomagam. A Tomek w ogóle się tym nie interesuje. Tylko, że stawiam taki warunek, że ten, który pierwszy znajdzie sobie żonę, to temu przepiszę gospodarstwo. Co? Ale ja. No. Ale o czym ty mówisz? Przecież nie taka była umowa. No, ale zmieniłem zdanie. I ten, który pierwszy się ożeni, temu przepiszę gospodarstwo. No ale dziadek, no, w tych czasach tak szybko się nie wychodzi, nie żenić. Ale trzeba, to jest podstawą to jest rodzina i ja Tak postanowiłem i ja zdania nie zmienię. Ten, który pierwszy się ożeni, temu przepiszę gospodarstwo. Super. Nie no, świetnie. Następnego dnia chłopcy wybrali się na grilla w towarzystwie Dara, kolegi Michała z ekipy remontowej. Stary, wiesz co? Ciebie naprawdę podziwiam. Jak ty dajesz radę, cały dzień na gospodarce pracujesz, a kiedy ty znajdujesz czas, żeby ludzi mieszkania remontować? No słuchaj, no muszę, tak? Potrzebuję kasy. Daro też coś o tym wie. Ja też ciągnę dwie roboty, tak więc wiesz, wiem co znaczy. To jest ciężko z pracą. Nieźle. Słuchaj, Tomek, musimy poważnie z dziadkiem porozmawiać. Przecież ten pomysł z tymi żonami to jest bez sensu. No i co mu powiesz? No słuchaj, on ciebie bardziej lubi, tak? Zagadasz do niego i po prostu powiesz, żeby tą gospodarkę przypisał na mnie. No ty i tak w Warszawie siedzisz. Ale jak to na ciebie? A co ty myślałeś, że ja nie chcę tej gospodarki? O czym ty mówisz? Nie znam za bardzo Tomka, ale on na pewno nie zna się na rolnictwie. A Michał spędził tam całe życie i to on powinien odziedziczyć tą ziemię. No ale jak ty to chcesz zrobić? Ty nawet żony jeszcze nie masz. Nie mam, ale mam narzeczoną. Nie mogłem w to uwierzyć. Jaka narzeczona? Przecież wcześniej mówił, że to nic poważnego. No wiem. Wczoraj mówiłeś, że to jest nic za poważnie. Zdrowie dziadka. Wczoraj nie miałem, ale dzisiaj już mam, ty. Zdrowie dziadka, jasne. Nadszedł wieczór. Rozpoczyna się impreza w klubie. Wśród gości jest Michał. Cześć, Michał. Co ty robisz tak wcześnie? Jeszcze nie otwieramy. No wiem, ale już w domu nie mogłem wysiedzieć. Co tam się stało? A daj spokój. Tomek w Warszawie siedzi, ma wszystko gdzieś. No tak. No to wszystko mi się należy, tak? No to wychodzi. No i muszę żonę znaleźć. Gdzie już łapiesz żonę? No gdzie? No tutaj oczywiście. Gdzie? Tu w klubie? No a gdzie mam szukać? No żartujesz chyba. No nie mam wyjścia. Nie wiem, no. Panie, tutaj poszukasz. O której wy to otwieracie? Za 30 minut. Dobra, to jeszcze się przejdę i przemyślę to wszystko. Dobra, to na razie. To na razie. Okay. Ja nie chcę żadnej innej pracy. Ja po prostu chcę pozostać na roli, tak? Znam się na tym już od wielu lat i lubię to przede wszystkim, kocham. Wiem, kiedy nakarmić zwierzęta, wiem, kiedy zebrać plony i chcę dalej to robić. Szukam dziewczyny. Michał nigdy nie miał problemów z dziewczynami. Problem powstał, gdy zaczął szukać żony. Cześć, mogę się dosiąść? Proszę, siadaj. Michał jestem. Nina. Miło poznać. Mnie również. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Studiuję socjologię. O, socjologię. No. A ty? Wiesz co, ja pomagam dziadkowi na gospodarstwie. Mam 100 hektarów ziemi, wiesz?
Super. Prowadzimy hodowlę najlepszych krów. Jeszcze Herfordy. Krowy, nie wierzę. Mam 3 ciągniki. 4 traktory. Słuchaj, wszystko ściągane z Niemiec. Dobra, to chodźcie, no, dziewczyny, idziemy na parkiet. To cześć. I to był zawsze mój problem. Każda laska uciekała, jak dowiadywała się, że pracuje na roli. Cześć, Michał. Cześć. Położyłeś tyle dziewczyn. A, tam nic się nie stało. A mogę usiąść? Tak, pewnie, siadaj, oczywiście. Dzięki. I jak tam? No, może być. A w ogóle co ty tutaj robisz? Przecież wcześniej tutaj nie przychodziłaś. A dużo słyszałam o tym klubie. Chciałam potańczyć. Aha, no i jak się bawisz? Świetnie. Wiedziałam, że kupiliście nowy traktor. Tak, wiesz co? Sprowadziliśmy prosto z Niemiec. Najnowocześniejsza technologia, tam jest normalnie wszystko. Od razu, wiesz co, praca inaczej idzie. Z Martyną znamy się od małego. Spędzaliśmy ze sobą każde wakacje. Ale nigdy nie podejrzewałem, że wyrośnie na tak piękną dziewczynę. Michał świetnie bawił się w klubie, ale jest zły, bo nie poznał swojej przyszłej żony na imprezie. Co? Znowu kac przy niedzieli. A to nie kac, pić mi się chce. No, oszukujesz tylko. O, coś tam słychać. Tomek przyjechał z narzeczoną. Z kim? Z narzeczoną. Co, dłuchłeś o tych bębnów na tej dyskotece? A ty wziąłbyś się ubrał. No, brat przyjeżdża z dziewczyną, a ty tak w samych dresach, skarpetkach. Puk, puk. O, cześć. Dziadku. No, witam, Tomuś, witam. Cześć, widziałem, jak dziękuję. Przyjechałeś. Moją narzeczoną. Cześć. No, witam, witam. Bardzo miło pana poznać, tyle dobrego dziękuję. Pana słyszałam. Mnie też. Niedawno się zaręczyliśmy. Tak? O, proszę, proszę, jaki piękny pierścionek. Tomek się postarał. No, a kiedy ślub? Kobieta. Wkrótce, już nie mamy. Na pewno tak? Na nim będziesz. Mam nadzieję, że się szybko wnuków doczekam. Też mamy taką nadzieję. Nie. Dziadku, może zrobiłbyś nam herbaty? No, miał nastawić herbatę i znowu gdzieś poszedł. Nie wiem, co go ugryzło. Cały on. Ja wiem, dlaczego Michał się obraził, bo ja miałem narzeczoną, a on był sam jak palec. Michał rozmawia z bratem o planach na przyszłość. Dowiaduje się od Tomka, że za jego decyzją o przejęciu gospodarstwa dziadka kryją się powody finansowe. Tomek nie chce słyszeć o tym, żeby podzielić się z Michałem częścią ziemi. Dla Michała to szok. Wiem, co się tutaj dzieje, a ty co robisz, kurwa? Ja cały czas jestem na roli, tutaj no pracuję. I co? A ciebie co, nie pracujesz? Ma. A ja wszystkiego doglądam, rozumiesz? Doglądasz. Tak, doglądasz. Doglądam i doskonale wiem, co się tutaj dzieje. Ty się znasz na roli. Tak, znam, nawet lepiej dla ciebie. Co, myślisz, że jak tutaj nie mieszkam, to o niczym nie wiem? Nie potrafię niczego zrobić? Się mieszczę. To samo się tu wychowałem, jak i ty. Nie szczuk się teraz wiem. Słuchaj, jedną rzecz. Tak? Zrobię wszystko, żeby ta ziemia była moja. I będzie moja. Jeszcze skończyłem. Jeszcze się przekonuję. Bujaj się, nie zobaczysz więcej. Michał. Cześć. Co się dzieje? Daj spokój. Oj, co wizna się kłócili. Ale co się stało? Dziadek chce wszystko przepisać na tego, co się pierwszy ożeni. To ty mówisz. Ale jak to? Pan Ludwik musiał na ciebie przepisać. No miał, ale on ma narzeczoną. A gdzie ja teraz żonę znajdę? No Martyna, błagam cię. To byłoby niesprawiedliwe, gdyby Tomek przyjął tę ojcowiznę, bo to Michał poświęcił całe swoje życie temu gospodarstwu. No to szukaj żony. Wczoraj na dyskotece całą noc szukałem. No ale jakoś wczoraj nie zadziałało. No wczoraj nie, ale za tydzień na pewno zadziała. No to jeszcze jest nadzieja. No nadzieja jeszcze, mam nadzieję, jest. No widzisz, znajdziesz. Pamiętasz, jak byliśmy mali? Nie dosięgaliśmy do potu. Pamiętam. A teraz już się widzimy. No, jeszcze byłam taka malutka. Nie powiedziałem Martynie najważniejszego, że Tomek chciał sprzedać tę ziemię. Nie mówiłem o tym dziadkowi, bo dziadek na pewno by tego nie przeżył. Dlatego poprosiłem Tomka, aby wstrzymał się ze sprzedażą ziemi, póki jeszcze żyje. Nadszedł kolejny weekend.
Michał znowu udał się do klubu, ale i tym razem nie dopisuje mu szczęście. Ty jesteś wolna, powiedz mi. Ja jestem, o co chodzi? No co, Taro, dobrze mówił. Jak jesteś wolna, to zostaniesz moją żoną. Ja nie zostanę. Błagam, zostań moją żoną. Michał, ty pijany. Masz złote włosy. Przestań. I jak niebieskie albo ale zielone jest... oczy. Niebieskie, ale ty proszę jesteś cię, zostań Michał, proszę moją cię, ty jesteś żoną. Zostań moją żoną. Uspokój się. No zostań żoną, mówię nad. Słuchaj, zostaniesz moją żoną? Nie, nie zostanę twoją żoną. Zostań. Co ty robisz? Ty jesteś pijany. Ale ty tutaj masz super te oczy. O Jezu. No proszę, zostań moją żoną. Ale co ty robisz? Spokój się. To daj spokój, no ja żony szukam. Tak, żony, żony. Ona by tak pięknie na moim ciągniku wyglądała. Nicola coraz przychylniej patrzy na Cześć. Dara jako swojego Cześć. Przyjaciela. Postanowiła lepiej go poznać. Pamiętasz, jak mieliśmy zaprosić na kawę? No kurde, zapomniałem, wiesz? No to już jest nieaktualne. Dlaczego nieaktualne? Jak to? Nieaktualne, bo chciałam cię zaprosić na romantyczny spacer. Co ty na to? Okej, okay, a kiedy? Nie wiem, któregoś dnia po pracy. Okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, to w pracy się jakoś przyjdę, już się zgadamy. Dobrze. Okej. Okay. Co ta sikorka chciała? Co chciała? Chciała iść na spacer ze mną. O, proszę. O. Pięknie, super, romantycznie. No, i co ty na to? No wiem, że chcesz zapytać. Tak, nie przeszkadza mi to. Jeśli chodzi o mnie, to jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Z nią sobie to wszystko już wytłumaczyłem. No i dobrze. Krzyż na drogę, bądźcie szczęśliwi. Czyli okej, okay, tak? Tylko szanuj ją, bo to jest dobra dziewczyna. Do ugrania. Minęły 2 tygodnie. Michał zaczął godzić się z tym, że nie znajdzie żony i nie odziedziczy przez to gospodarstwa. Tymczasem Tomek i Kinga stali się częstymi gośćmi w domu dziadka Ludwika. Dziadek zawsze dobre robi. To może jedźcie teraz, ja zjem troszeczkę później, a teraz pójdę zobaczyć, czy się Mariola ocieliła, dobra? A wy jedźcie. No dobrze. Skarbie, co to jest Mariola? Panie, Mariola to jest krowa. Dobre. Kinga, co studiujesz? Farmację. Aha, czyli aptekę będziesz w oborze otwierała? Przecież powiedziałeś, że chcesz tą ziemię od razu sprzedać. No tak, skarbie, ale najpierw musimy tutaj z miesiąc pomieszkać. Myślisz, że ja tutaj zostanę w tej oborze? Będę mieszkać z krowami i kurami? Nie żartuj sobie ze mnie. Dlaczego nie? Ale to jest tylko... coś śmieszny jest. Ale to tylko miesiąc będzie. Nie rób afery z tego powodu. Nie no, stary, ale ty romantyczny jesteś, nie powiem. Obradziła się focha, puściła jak zwykle. Jak ty sobie to wyobrażałeś? No co? A co miałem jej od razu powiedzieć? Czekałem do ślubu aż. Ha, do ślubu. No, no ty i te twoje pomysły, jak zawsze zresztą. Na co? Dobra, spokojnie, dziadek przepisze ziemię, to od razu ją sprzedam i tyle. Proszę. Co takiego? Czy ja dobrze słyszałem? Ziemię chcesz sprzedać? Po moim trupie, ojcowiznę moją? Dziadko, ale w ogóle o czym ty mówisz? Tak się zawiodłem na tym, Tomku. Tak mnie oszukał. Swojej ziemi sprzedać nie pozwolę. Jezu, dziadek, co się dzieje? Dziadek? Cześć. Dziadek, w porządku wszystko? Ty wstawaj, dzwoń szybko na pogotowie. No co ty robisz? Szybko. Dziadek, wszystko w porządku? Dziadek, trzymaj się, zaraz lekarz będzie. Naprawdę, zaraz lekarz. Na szczęście okazało się, że to nie był zawał, tylko jakiś nerwoból. Po tej historii to znowu ja zostałem spadkobiercą dziadka. Ale przykro mi było, że Tomek aż tak go zawiódł. A jak tam twój kolega Michał? Co mi się ostatnio świadczą? Dalej szuka żony? Michał, wszystko okej, okay, tak, cały czas szuka żony. On szuka takiej, kto mu pomoże w gospodarstwie, bo u niego troszeczkę tam tego jest, tak więc... Chcę mieć taką, która mu pomoże we wszystkim. A co, zainteresowana jesteś? Nie, nie, wiesz co, nie bardzo. No raczej sobie tam rady nie dała. Wszystkim. Proszę, co nie chodzi, Daniela, to nie jest facet dla mnie.
Okej. Okay. Słuchaj, a co ty byś chciał robić w życiu? Ja? Chciałbym wyjechać do USA. Zobaczyć inny świat, większy. Jeszcze żyć tam, co większe możliwości, pracować normalnie. Zobaczyć Hollywood, statuę wolności. Ostatnio widziałam, że dosyć dużo angielskiego się uczysz. No troszeczkę. A ty co chciałabyś robić? Ja dalej chciałabym projektować. Projektować modę? Tak, tak. Robić swoje własne rzeczy. A. No, to sama sobie na przykład doszyłam. Nie znam się, ale no, fajne. Dziękuję. Fajnie mi się z nią rozmawiał. Cieszę się, że zaprosiła mnie na spacer. Spotkanie z Darem wprawiło Nicolę w dobry nastrój. Po raz pierwszy Daro otworzył się przed nią, a ona mogła podzielić się z nim swoimi pasjami. Ja chcę cię strasznie przeprosić. Przestań, nie ma o czym mówić. To była taka głupota, ja nic nie pamiętam, byłem tak napruty. Zdarza się każdemu. Naprawdę, przepraszam ciebie za to. Naprawdę. Słuchaj, zawsze marzyłam, żeby ktoś mi się oświadczył, byłeś pierwszy. Może nie w takim wykonaniu, ale... Naprawdę. Udało ci się. Cześć, miło cię widzieć. Jak tam? W porządku. Czujesz ulgę, że nie musisz szukać żony? Ale ja nadal chcę szukać żony. No jak tak? No słuchaj, no ja już mam dosyć takiego życia. Chcę poznać w końcu dziewczynę, która będzie tak samo kochała rolę jak ja. Jakie do poszukiwania? Daj spokój. Jak tylko powiem, że jestem rolnikiem, to każda ucieka. Każda chce biznesmena i tak dalej. To może podejść do tego płota i pomyśl o mnie. Martyna, ty na serio? No tak? Ty mi się od dziecka podobasz. Pamiętasz ten płot? Tak, oczywiście. Myśmy tacy mali i w ogóle ciebie nie widziałem. I ja zawsze marzyłem, żeby chociaż urosnąć parę centymetrów, żeby w końcu ciebie zobaczyć. A ty jesteś tak piękna, że ja zawsze myślałem, że to za wysokie progi. Michał, więcej wiary w siebie. Michał zawsze mi się podobał, ale myślałam, że nie jestem w jego typie. A tu proszę. Cała ta historia przyniosła dla mnie same dobre rzeczy. Dla Tomka też. W końcu zrozumiał, że postąpił źle i musiał się nieźle nastarać, aby przeprosić dziadka. Kinga go zostawiła, ale za dużo go to nie obeszło. W końcu nie zamierzał się z nią żenić. Za to ja uderzyłem ostro do Martyny. To jest taka dziewczyna, dla której warto się starać. Na zawsze.